Łysy ma jeden z najznakomitszych lekkoatletów i sportowców w historii szkoły w kaczkach średnich. Aktualny halowy rekordzista Polski w biegu na 2000 metrów z przeszkodami. Brązowy medalista, mistrzostw Europy w biegach szojowych w drużynie Hubert Pokrop. Drodzy moi, po jego prawej stronie brązowy medalista olimpijski z Soczi w łyżwarstwie szybkim w drużynie Konrad Niedźwiecki, a z lewej strony uczestnik Igrzysk Olimpijskich w maratonie Rio de Janeiro. Za chwileczkę nasz piękny zdjęcie olimpijski składając fantastyczne logo Olympic Day w zakłonie i Konrad będzie wystawał naszą dzisiejszą imprezę. Konie, drodzy moi, wielkie brawa! No, każdy rodzaj wysiłku fizycznego bardzo dobrze wpływa na organizm ludzki, na organizm dziecięcy, na młodzież i tak dalej. Zachęcam do aktywnego brania udziału w tego typu zawodach. Tutaj mamy dzisiaj biathlon letni w kaczkach średnich i zawody lekkoatletyczne. Wspaniała pogoda, tylu olimpijczyków, medalistów Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy w jednym miejscu w kaczkach średnich. To jest historia, szanowni państwo, i to jest wspaniały dzień. Tą przyjemność zapalać znicz olimpijski. Jestem dumny bardzo z tego powodu. Dziękuję panu dyrektorowi, że wśród tak znakomitych osobistości znalazłem się również i ja. Cieszy mnie fakt, że mogłem tutaj tyle lat trenować. 5 lat, kiedy byłem w szkole średniej, mieszkałem w internacie, biegałem po tej okolicy i po prostu budowałem formę wspólnie z trenerami Panfilami. Zawsze będę im wdzięczny za to i nauczycielom z tej szkoły i dyrekcji. Tutaj budowałem formę, tutaj poznawałem prawdziwy trening profesjonalny, wyczynowy i tutaj zdobywałem sukcesy. Tu się wszystko zaczęło i chciałbym, moim marzeniem również byłoby to, żeby na tym stadionie powstał tartan. To byłoby coś wspaniałego, to byłaby kwintesencja, to byłaby taka nagroda za to, za te lata pracy, za ten wkład trenerski, trud przygotowań tych dzieci, tej młodzieży i tych zawodników. To byłaby naprawdę wspaniała nagroda. A to jest kuźnia lekkiej atletyki i ja uważam, że trzeba walczyć o to, żeby w kaczkach średnich, na tej bieżni, którą mamy, nie do końca komfortową w dzisiejszych czasach, dzisiaj na takich obiektach, tartan to już jest standard, także życzę serdecznie, żeby to się spełniło i żeby udało się jakiś projekt zrealizować, może również dzięki sponsorom, żeby to po prostu sfinalizować. Wszyscy mają taką samą szansę i wszystko jest do zrealizowania. Naprawdę trzeba tylko mieć trochę zapału do tego i realizować swoje marzenia. A marzenia się spełniają, tylko trzeba im troszeczkę pomóc. Serdecznie pozdrawiam widzów portalu i Turek i zachęcam do aktywnego spędzania czasu. Panie Władysławie, jak to się stało, że po pierwsze pan tutaj dzisiaj jest? Na takie imprezy trzeba mieć zaproszenie, to nie ma tak lekko. Chyba że się mieszka właśnie w tej miejscowości. Jestem zaproszony oczywiście na tą, specjalnie na tą okazję Dnia Olimpijskiego. No i oczywiście jest mi przyjemnie w taką piękną pogodę i w takim towarzystwie dzisiaj się bawić. Proszę mi powiedzieć, co pan sądzi właśnie o takich imprezach, o takich olimpiadach małych tutaj w Kaczkach? Jak najwięcej, proszę, jak najwięcej, dlatego że to jest propagowanie sportu, że po prostu jeszcze my istniejemy oprócz piłki nożnej, także tutaj się biega, strzela, trzeba pokazać to, co się potrafi. My na razie Dzień Olimpijczyka, a później na olimpiadzie, o Igrzyskach Olimpijskich, tak to się mówi, wystartujemy. No, to pozdrawiam was, wszystkich widzów portalu i Turek. Oczywiście Władysław Kozakiewicz. Dziękuję bardzo, życzę Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No nie ukrywam, że wyzwanie mieliśmy dosyć duże z uwagi na to, że Polski Komitet Olimpijski, czyli instytucja, która wyznaczyła nam organizację tego wydarzenia, postawiła nam dosyć wysoką poprzeczkę, ale to o to w sporcie chodzi, aby poprzeczka szła coraz wyżej i z tygodnia na tydzień widziałem, że osiągamy założone cele. To wydarzenie nie udałoby się bez pomocy Włodzimierza Kubiaka, naszego absolwenta, fantastycznego człowieka, który tak naprawdę ma doskonałe znajomości w świecie sportu i to dzięki niemu dzisiaj gościmy tutaj 13 olimpijczyków, mistrzów Igrzysk Olimpijskich, którzy już podpisali znicz, który znajduje się za nami. Ten znicz wykonany został w lokalnej firmie. Nie ukrywam, że chciałbym bardzo podziękować tutaj panu Łukaszowi Kuci i panu Pawłowi Kuci, którzy pracowali bardzo ciężko nad tym zniczem, żeby on na te igrzyska wyglądał tak, jak wygląda. Jest wypolerowany
wyrysowany, pięknie błyszczy, jest piękną ozdobą naszego stadionu. Dzisiaj tak naprawdę mamy Dzień Olimpijski. Jest to impreza ogólnopolska, która jest raz do roku organizowana w jednym wyznaczonym przez Polski Komitet Olimpijski miejscu. Tak naprawdę każdy z uczestników dostanie certyfikat udziału w tym dniu podpisany przez prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pana Bacha. Każdy otrzymuje również symboliczną koszulkę, na której można zebrać podpisy olimpijczyków, więc jest to doskonałe święto sportu. A dlaczego kaczki średnie? Z uwagi na to, że to szkoła z bardzo bogatymi tradycjami. Przyjechali dzisiaj do nas również absolwenci tej szkoły, mistrzowie Polski i również reprezentanci na Mistrzostwach Europy. Mamy ze sobą również mistrza świata w biegach, Huberta Pokropa, naszego absolwenta, więc pokazujemy, że tak naprawdę dzisiaj trzeba działać zespołowo, że dzisiaj działanie zespołowe, czyli to, co mamy w sporcie, cała drużyna, potrafi działać wiele. I dlatego udało się nam dzisiaj zorganizować w kaczkach średnich tak piękny sport. Tak, wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj zarówno reprezentantów przedszkoli, jak i reprezentantów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z uwagi na to, że imprezę musimy skończyć w wyznaczonym czasie, a więc rozpoczęliśmy o godzinie 9, wtedy kiedy mogły przyjechać do nas dzieci z poszczególnych szkół dowożone szkolnymi autobusami. No musimy się zamknąć do odwozu tych pociech do domów, więc tutaj też mamy jak gdyby ograniczony czas, stąd też skupiliśmy się tutaj na kategorii młodzieży szkolnej, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. Również w biegu olimpijczyka, czyli w biegu otwarcia, wzięli udział reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, a także za nami znajduje się tor Polskiego Związku Biatlonu. Realizujemy dzisiaj taki fajny projekt ogólnopolski o nazwie Biatlon dla Każdego i tam również mogą się sprawdzić reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych, więc mamy tutaj, liczę, około 500 osób, którzy dzisiaj rywalizują na różnych torach w różnych dyscyplinach. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w następnych tak pięknych imprezach. Dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich do kaczek średnich. Dzięki.